Ja widziałam mamy płaczące w tym przedszkolu. Ja akurat nie płakałam, mi się zdarzyło uronić łezkę, kiedy odbierałam synka. Już od dawna nie jesteśmy razem, jakby to jest wolny człowiek, no więc... no. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz, a u mojego boku Julia Kuczyńska. Cześć Julia. Cześć, już skomplementowałam wcześniej, ale super sukienka. Dobry trend. Zawstydzasz mnie, ale ja właśnie chciałam zacząć od komplementu. Zresztą ja ci to zawsze mówię. Ty zawsze wyglądasz obłędnie. Pytanie, ile dzisiaj się szykowałaś? Malowała mnie Magdalena Pieczonka, więc to taka... Magdzia maluje tak z godzinkę, bo my bardzo dużo gadamy. Normalnie pewnie byłoby to krócej. Włosy 40 minut, Gaba Hair. Okay. Czyli dosyć ekspresowo. No nie, trochę długo. Aczkolwiek zdarzały mi się makijaże, już nigdy nie chcę tego powtarzać, po 3 godziny i gdzieś już tutaj było malowane u góry, to już na dole się ważyło, nie? Tu postawię kropkę i przejdę faktycznie do tematów naszej rozmowy. Dzisiaj przygotowałam sobie dla Ciebie temat szkoła, dlatego że mamy rozpoczęcie roku szkolnego. Jaką Ty byłaś uczennicą? Kreatywną. Bardzo dobrą z polskiego, aczkolwiek jeśli chodzi o ortografię, to nie. Nie, ja byłam okej. Okay. I też się zdarzały czerwone paski, zdarzał się ich brak. Zdarzały się wywiadówki i wzywani rodzice, którzy musieli zostawać po wywiadówkach, ale ogólnie wyrósł ze mnie poczciwy człowiek. Ale lubiłaś w ogóle ten moment pójścia do szkoły, kiedy jest 1 września, kompletujemy wyprawkę, albo potem w liceum być może już mniej do tego przykładamy wagę? Powiem Ci szczerze, że nie pamiętam. Zdarzały się takie dni, że człowiek miał wstać, szczególnie zimą, człowiek miał wstać z tego łóżka i na tą 8 godzinę dojść do szkoły albo pojechać do szkoły. No to faktycznie człowiekowi się nie chciało, albo jakiś sprawdzian, no nie wiem, stres. Dużo stresu jednak szkoła dostarcza, ale nie, raczej dobrze wspominam szkołę. Teraz, kiedy jesteś dorosła, szkoła na pewno będzie Ci się kojarzyć z Twoim synkiem, z Bastkiem. Wiem, że zaczyna chyba chodzić do przedszkola, czy to prawda? Wielkie wydarzenie w życiu rodziny. Zgadza się i wydaje mi się, że dla wszystkich rodziców to jest zawsze to samo. Ja widziałam mamy płaczące w tym przedszkolu. Ja akurat nie płakałam, mi się zdarzyło uronić łezkę, kiedy odbierałam synka, ale no ciekawe jest to takie patrzenie na to wszystko i na pewno będę się rozklejać. Ja już to mam w głowie, już o tym myślę, jak Basek na przykład będzie jakiś recytował wiersz, gdzie śpiewał. No. Pytanie, jaką sobie dał radę w tym pierwszym dniu? Czy faktycznie zostawia się wtedy na cały taki czas? Czy słyszałam, że najpierw robi się to stopniowo, czyli zostawiamy na godzinkę, może dwie? A co, szykujesz się? Wiesz co, chciałabym. Moje baby fever trwa, ale jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze wiesz. No to w większości placówek, no chyba w większości placówek jest tak, że jeszcze są takie dni przed tym takim 1 września, czy tam teraz było 4 września, no to są takie dni przejściowe i takie adaptacyjne. Żeby się przyzwyczaić. Tak, żeby po prostu przyjść z dzieckiem do danego miejsca, żeby ono poznało budynek, poznało ewentualnie dzieci, zabawki, żeby się zapoznało z placówką i z wychowawcami. No. Więc tutaj też tak było, to trwało, to były 4 dni. I tak każdego dnia, naprawdę mam nadzieję, że to kogoś interesuje, ale... pierwszego dnia było się z dzieckiem, drugiego dnia się wyszło na parę minut, kolejnego dnia znowu na parę, a ten czwarty dzień był już taki, że na przykład na 20 albo pół godziny się wyszło. Jeśli chodzi o Bastka, to ja mogłam go przyprowadzić pierwszego dnia i wyjść na pół godziny i on się tam dobrze bawił. Tak jak powiedziałam, lada moment skończy 3 lata. Kiedy to zleciało, chciałabym rzec, bo ja pamiętam, zresztą zdjęcia paparazzi jeździli za to. Faktycznie jeździli, aczkolwiek no polowali, w ciąży polowali. Pomyślałam się, że to musiało być stresujące. Było w tamtym momencie, nawet gdzieś ten temat chyba już poruszałam, gdzieś tam o tym mówiłam. No, wiesz co, wtedy było to o tyle stresujące i o tyle... Jakby ja miałam zagrożoną ciążę, w sensie, że tam trzeba było uważać. Chodziło o moje hormony, a w przypadku... stresu, te hormony się zmieniają, a ja musiałam bardzo pilnować swojej tarczycy i tak dalej. Już o innych rzeczach nie będę mówiła, ale jakby no nawet i ze stresu, wiesz, mogłoby dojść do czegoś najgorszego, więc to no inny temat. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Przechodzimy do kolejnego tematu. Muszę to powiedzieć, w ogóle mam wrażenie, że przechodzi przeze mnie jakieś takie mam déjà vu,
bo rok temu, dokładnie na tej samej imprezie Party Fashion Night, wszyscy ci zadawali jedno pytanie, czy widziałaś zdjęcia Sebastiana z Anną Marią Siekludzką, a teraz jest Anna Markowska, no właśnie, dobra, i ja zapytam. Nieaktualne, już widziałam, bo faktycznie wrzuciła zdjęcie z Kubą. Zaskoczenie chyba, co? Dla mediów? Dla mnie, no. Pewnie tak. Dobra, ciężki temat, ja, mi też jest niezręcznie o to pytać, więc w ogóle... Nie interesuje po prostu, serio. Przepracowałaś to sobie. Już od dawna nie jesteśmy razem, jakby to jest wolny człowiek, no więc... Ale tutaj moją uwagę bardziej zwraca to, że wy w ogóle miałyście okazję się poznać z Anią Markowską. No to prawda, robiłyśmy kiedyś jedną kampanię. No i poza tym jakby tak na cześć, parę zdań, no to faktycznie rozmawiałyśmy i tak znamy się, no. Schodzę z tego tematu, bo i dla mnie on jest niezręczny, ale zapytam cię oczywiście o walkę Sebastiana Fame MMA. Czy widziałaś, oglądałaś? Wiesz co, ja teraz walczę z tematem przedszkola i tego całego stresu z tym związanego. Ten stresu, nie stresu, ale cała ta logistyka, przygotowanie takie w głowie na to, że będą te przeziębienia, pierwsze choroby. No teraz tak z tym w głowie na przykład walczę, nie? A na temat ten, o który pytasz, wolałabym się nie wypowiadać. Mam nadzieję, że poruszę teraz bardzo przyjemny wątek, dlatego że wczoraj była u mnie na kanapie Patti Cassady i ona bardzo miło się o tobie wypowiadała. Zawsze ją wspierasz, zawsze może na ciebie liczyć, tak powiedziała. Ja też mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że widziałam, że wrzuciłaś jej nowy singiel Ganesha. Tak, tak. Jak w ogóle się zaczęła wasza znajomość, ty pamiętasz to? Z Patrycją? Chyba przez wspólnych znajomych, ale to już jakieś 14 lat temu, nie wiem, może Patrycja lepiej policzyła. Ja pamiętam Patrycję z teledysku bodajże Mesa. Oglądałam na MTV i się jarałam, przepiękna dziewczyna i to naprawdę było, nie wiem, lata temu. Może Patrycja pamięta, ona tam gościnnie coś tam zanuciła i ja od tamtych lat jakby ją w ogóle kojarzę. Później przyjechałam do Warszawy, ją poznałam. No i zawsze ten kontakt był fajny. To jest bardzo fajna, mądra dziewczyna. Też jej kibicowałam, jak prowadziła programy, bo uważam, że jest stworzona do tego. No i kibicuję jej w muzyce. Wiem też, jak ta muzyka jest dla niej ważna. Lubię wspierać ludzi, którzy mają takie dobre serca jak ona. Trzymamy za nią kciuki. Na koniec przygotowałam dla ciebie, jak zwykle, serię szybkich strzałów. Jesteś gotowa? Yes. I hope so. Najpiękniejsza Polka. Mogę sztampowe, moja mama, ale co? Mogę tak długo, te szybkie strzały, takie długie strzały? I może Mielcarz? Smutniak? No, i Magda Mołek. Magda Mielcarz, częsta odpowiedź, faktycznie. Tak. Z kim z show biznesu pojechałabyś w Bieszczady? Z show biznesu, a no. Nie wiem. Nie wiem. Znalazłoby się kilka osób. Dior czy Chanel? Dior. Dom czy mieszkanie? Mieszkanie. Najlepiej ubra... Tak? Ale poczekaj, Boże, ja w ogóle tak założyłam od razu, że powiesz dom. Dlaczego? Ciężko powiedzieć. Jeszcze na chwilę obecną mieszkanie. W domu mieszkałam ostatnio i jakby i wybudowałam dom, ale nie mam dobrych skojarzeń, więc... Mieszkanie. Ukryta prawda czy pamiętniki z wakacji? Wiesz co? Ani to, ani to, ale był taki jeden program, się nazywał Niesamowite. Polecam wszystkim. To jest taka mieszanka i nawet jeszcze bardziej. Polecam, nic więcej nie chcę mówić. Koty czy psy? Psy. Największy kompleks? Cienkie włosy. Nie, no mam dużo tych kompleksów, ale tak kompleksy, jakieś rzeczy, które mi przeszkadzają, ewentualnie raz przeszkadzają, raz nie. No to chyba to. Albo dyslekcja, dysortografia. I ostatnie, twoja pierwsza praca w życiu to? Zmywanie naczyń, trzepanie dywanu, zbieranie porzeczek, zbieranie jabłek. Nie wiem, która była pierwsza, dlatego wszystkie wymieniam. No to tak. I jeszcze byłam wolontariuszką, a w sumie to nie praca, bo nie płacili. No, coś w tym stylu. Coś by się znalazło. Dużo jeszcze by było rzeczy.
Dziękuję Ci jak zwykle pięknie za rozmowę i do kolejnej. Dziękuję.